słowami wyjętymi z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 3 rozdziału 11 wiersza witam Was, drodzy, dzisiaj bardzo serdecznie. Są to słowa hasła dnia. Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie w ten ciepły dzień letni. Słychać dzwon kościoła miejskiego tutaj w Wittenberdze. Nie pomyliliście się, czy ja się też nie pomyliłem, choć jest lato. Ja Was witam 31 października, ale tak sobie pomyślałem, że warto tego 31 października przynieść się trochę w letnie klimaty, bo przecież przybicie tez do drzwi kościoła, akurat nie tego miejskiego, ale zamkowego troszeczkę dalej tutaj w Wittenberdze, było przecież próbą przywrócenia człowieka do ciepła, przywrócenia ciepła do światła, do radości, do Chrystusa. A jesteśmy dzisiaj tutaj przed portalem kościoła miejskiego w Wittenberdze, dlatego że to jest kościół związany z Lutrem. To właśnie tutaj Luter wygłosi ponad 2000 kazań, tu zostaną ochrzczone jego dzieci, tutaj weźmie ślub. Ale co najważniejsze dla mnie też, w tym kościele znajduje się jeden z najpiękniejszych obrazów Cranacha, przedstawiający to, co w tym tekście dzisiaj jest najważniejsze. Pokazujący z jednej strony Lutra, ale w środku umieszczający Chrystusa i Lutra, który wskazuje, że to właśnie Chrystus jest najważniejszy. I myślę, że to nasze dzisiejsze słowo niech będzie dla nas przypomnieniem, że święto reformacji to jest święto, które za każdym razem ma nam przypominać to, że przecież w centrum Kościoła, w centrum nauczania, w centrum działania, w centrum życia Kościoła, w centrum mojego życia zawsze powinien być Jezus Chrystus, ale też przypominać tam to, że On zawsze jest, że ten fundament został już założony i choć różni ludzie w różnym czasie, a czasami my sami próbujemy go przenieść, zmienić, zakryć, to ten fundament jest. Zawsze na nim można budować, bo to jest fundament trwały, niezmienny. A co najważniejsze, jedyny fundament, który gwarantuje nasze życie i życie Kościoła. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zostańcie z Bogiem.